Mówiła się pani na Malcie? Powoli tak. Na początku nie było tak super fantastycznie łatwo, bo jest takie stare powiedzenie, wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ale po roku już spędzonym na wyspie, no to mogę powiedzieć tak, że mogę powiedzieć, że tam jest mój dom, tam jest mój pies, tam jest mój mąż, moje kwiatki i nie ukrywam, że tęsknię, bo spędzam teraz ostatnie pół roku, jestem częściej w Polsce niż na wyspie. Tu pracuję, tam mieszkam, no i tak ta rozłąka nie zawsze mi dobrze, na zdrowie wychodzi, że tak powiem. Śledziliśmy pani wideobloga, kiedy kolejny sezon? Oj, tego nie wiem, czy wrócę do tego vloga z Malty. Po prostu nie będę miała na to czasu najprawdopodobniej. Teraz jestem na planie Dziewczyn z Lwowa. Emisja jest już od września. Parę rzeczy kolejnych przygotowuję, więc nie wiem, czy po prostu będę miała na to czas, żeby kontynuować ten cykl. Chciałabym, ale kto wie.